uwaga, będzie dziwnie. Chcę wam się przyznać do czegoś, co okropnie mnie zawstydza. No ale tutaj raczej nikt mnie nie rozpozna. No chyba, że mój były chłopak, któremu do wszystkiego się przyznałam. No ale ja nie o tym. Opowiem wam o moim małym problemie. Zaczęłam zabawiać się ze sobą sama dosyć wcześnie, bo jakoś w okolicach pierwszej klasy gimnazjum. Wtedy byłam jeszcze dziewicą, więc ograniczałam się do delikatnych zabaw. Kiedy jednak przestałam nią być, w ruch wjechały różnego rodzaju akcesoria. Któregoś dnia postanowiłam spróbować, jakby to było z ogórkiem. Znalazłam porządne, grube warzywo i wzięłam się do roboty. I było wspaniale. O wiele lepiej niż z jakimkolwiek facetem. Później przyszła kolejna rzepę, rzodkiew japońską, cukinię, dużą marchewkę. Na swoim koncie mam nawet numerek z niewielkim bakłażanem. A o bananach nawet nie wspominam. Zdecydowanie jednak wolę warzywa, bo trudniej się rozpadają i dłużej pozostają świeże i twarde. Pewnie spytacie, dlaczego nie używam na przykład wibratorów albo zabawek specjalnie ku temu przeznaczonych. Powód jest prosty. Warzywa są tańsze, a po zabawie można je umyć i normalnie po ludzku zjeść. Nie brzydzę się. Dlaczego miałabym się brzydzić samej siebie? W końcu to te same zarazki trafią po prostu z jednej dziury do drugiej. Poza tym, jak mówiłam, myję je bardzo dokładnie, więc higienę zachowuję w 100%. Powstał tylko jeden problem. Odkąd udoskonaliłam się w zabawie w warzywniak, prawdziwe członki już mnie nie kręcą. Żaden facet nie będzie miał takiej konsystencji i faktury, jak porządnie schłodzony w lodówce ogórek szklarniowy. Nic nie zastąpi tłuściutkiego bakłażana, w którym dodatkowo czuć, jak coś się w środku przewraca. No i stało się. Jestem uzależniona od takich zabaw i nie interesuje mnie normalny seks. Myślicie, że to minie?